A żeby wam się kurde tekstura nie doczytała. Żeby ktoś was niechcący sprzedał na Move Objectson. Tfu, pluję na was. Nie szanuję. Ani trochę. Jojczycie mi o tych otamanów, to proszę, macie, to jest mój prezent dla was z okazji skończenia mojej sesji. Dzisiaj oficjalnie napisałam ostatni oczekujący mnie egzamin, który nie powiem jak poszedł, bo nie chcę ewentualnie spalić, ale jesteśmy znowu w Kwitnących Wzgórzach. Lecimy do otamanów, ja tutaj nic nie ruszałam, nikim nie rozgrywałam, chrzanią mnie wszyscy, mogę sobie żyć nawet całą wieczność, mnie będą obchodzić tylko najmłodsze nabytki rodziny, czyli Mordechai i Mordekaiser, którymi zamierzam potem rozgrywać, jak już się wszystkich z domu pozbędę albo ich pozabijam, chociaż nie, dobra, w sumie właśnie, muszę pozabijać resztę, bo to tak niefajnie, muszę mieć, wiecie... Muszę być jeszcze nawiedzony, taki, żeby było wystarczająco dziwnie, muszą jeszcze mi się mieć tutaj, wiecie, od... Gdzie zniknęła... O nie, nagrobek tam zniknął, kurde! Miałam powiedzieć, że chcę tak jak tu jest Dora, nie? Żebyśmy mieli nawiedzone miejsce, żeby już w ogóle tu patologii stało się zadość, ale chwila. Trzeba odzyskać babunię, bez babuni to już nie będzie to samo. Dobra, no to mamy. Nie wydaje mi się, żeby romans... Pitera, Piotra, jakkolwiek się brzmiał z listonoszką, to był dobry pomysł, bo może nam podkradać rentę potem, może nam nie przynosić rachunków na czas, może mi, nie wiem, gazetki jakieś podpierać, a przede wszystkim, to nie wiem co, ale no może nam mieszać w poczcie, tak to nie jest fair. Ja myślę, że powinniśmy być bardzo ostrożni z tym romansem, bo jak się nam nie coś nie uda, to będziemy dosyć... Czy to jest mały wilk? Nie, dobra, on po prostu ma taki jasny pysk, tak gryć. Myślałam, że tak mu się oczy świecą. Myślałam się, o mój Boże, mały wilkołak! Ale nie, to... Nie, jest mi teraz przykro. Naprawdę się podekscytowałam. Ale dobra, Jezu, co ty... Masz takie, kurde, łóżko z wibracją, ale nie idziesz spać na piętrowym... O Jezu, jak pięknie z niego... Jak pięknie z niego, czy jesteś tłusta? O mój Boże, ona jest tłusta, ale to w sumie lepiej niż jakbym miała być w ciąży. Dobra, co możemy zrobić ze... Powinieneś ją pożegnać, uwierz mi, lepiej jeśli ją pożegnasz, zanim żona się zorientuje, albo co gorsza, twoje dziecko zauważy. Ojeny, tak jeszcze musiałeś jej tam język wepchnąć. Ona ci próbuje powiedzieć do widzenia, dobranoc, komunikatem... Nie słyszę, powtórz. Czemu chcesz bić dziecko? Tylko dlatego, że w sensie, no, że chcę grać w to... Takie punch me, to lepiej powiedzieć takie... Ja uderzam ciebie, ty uderz mnie, ale... Nie wiem, to dlatego, że potencjalnie mogę widzieć swój romans, to może lepiej było nie romansować przy dziecku, zamiast potem je bić, tylko dlatego, żeby one chciały jej się ewentualnie mówić matce, ty weź wracaj do środka, bo to, że on wrócił do środka, to nie znaczy, że kogoś na ciebie nie nasłał szybko, musisz być teraz cały czas w otoczeniu ludzi, jesteś zagrożona. Zastanawiam się teraz, czemu jeden z chłopaków ma damską pościel, ale z drugiej strony, czemu miałoby mnie to obchodzić? Co jest nie tak z tą żarówką? Halo? What the fuck? Chciałem, że tu może chociaż jakiś łuk jest. O. To podejrzewam, że postawiłam ją tak ja, bardzo inteligentnie. I miałam rację, ponieważ to jest najlepszy placement na żarówkę. Ja też lubię, jak w mieszkaniu lewitują mi w takich, wiecie... przejściach, jak mi lewitują żarówki nad głową, a jeśli wy tak nie lubicie, albo co gorsza, nie macie tak we własnym domu, to możecie generalnie już oswoić się z myślą, że mieszkacie w jakimś syfie, a nie mieszkaniu. Tyle mam do powiedzenia. Jeśli, mówię, wiecie, są takie pewne standardy, których jak nie masz w domu, to nie możesz powiedzieć, że mieszkasz w domu, tylko mieszkasz na silniku. Jak nie masz latających żarówek nad głową, jak nie masz jakiegoś erotycznego pokoju z dzikimi światłami, też mieszkasz na śmietniku. Jeśli nie masz... jeśli nie masz babci pochowanej w ogródku, mieszkasz na śmietniku. To w takim razie ja też mieszkam na śmietniku, żeby nie było, ale przynajmniej wszyscy jesteśmy teraz równi. Tylko otamasowie są teraz nad rasą tych, którzy mieszkają w lepszym miejscu. Jest 5 rano i leci taka... podejrzanej jakości muza. W sensie... O tej godzinie zwyczaj jeszcze lecą programy dla dorosłych. O mój Boże, to erotyk! Przestań! W domu są dzieci!
On chyba wie, że ona wie o romansie taty i też postanowił, że włączy się do jego planu i też jej spuści w pierdziel, widzicie? Już ją jedną nogą z domu wyrzucił. Jest to za rodzina. Pojedziesz, jak odrobisz lekcję, albo raczej pójdziesz, bo autobus nie będzie na ciebie czekać. Uhu, to twoja wina, uhu. Matka cię wydziedziczy, jeśli nie zdasz z Bielhema. Tere-te-te-tere-ta. Mówiłam, że musi być śpiewanie, żeby się liczył odcinek i wszyscy razem. To twoja wina. Zaraz mam iść do prezent, to tyle będzie z romansu. Chwilę miałam takie, może podrwijmy tego faceta, ale to jest jego syn. I on teraz wygląda jak jakiś taki żulmen, nie? Żulmen! Opublikuj albo wycofaj, bo jesteś pipą. What? Ej, nie, no ale po co nam te 27 tysięcy? Ej, no ja się pytam. Znaczy, zasejwuję, bo gramy jak nam zagrają, nie? Ale no come on, jak mamy żyć w jakimś skrajnym ubóstwie, mając prawie 50 koła? Myślałam teraz przyjechać ich nie przeprowadzić do lepszego domu, ale po co? O mój Boże, mam plan! A co jeśli? Bo spójrzcie, co mamy tutaj na lewo, nie? Widzicie ten cudowny park przyczep? Co jeśli ja bym sobie weszła na tę parcelę i zmieniłabym jej typ z mieszkalnej, takiej w sensie blokowej, na mieszkalną jednorodzinną? Czyż to by była najbogatsza rodzina w tej wsi? Oni by mieli własne, kurde, pole kamperowe i byliby jedyną rodziną mieszkającą tutaj. O mój Boże, czyż to jest cudowne. Zrobimy to na następnym odcinku, bo zagramy tak, powiedzmy, spróbujmy, zobaczymy, jak wyjdzie z materiałem do poniedziałku, bo się zaczyna tydzień w poniedziałek, jak po wyprowadzce. Więc ja tak chcę, zrobimy tak. A o, nie możesz iść pryskać drzew? Nie, nikt nie może nic zrobić z tym drzewem. Czemu? Przecież dopiero co tam były robale. Liczyłam, że może jeszcze mogę bardziej pokręcić im geny i zrobić tego. Zrobić kogoś simoroślą i wtedy wiecie, niech sobie spawni dzieci z własnej tak naprawdę brzydoty, nie? Zobaczymy, jakie wtedy koszmary mogą wyjść. Be careful, only two has... aż dwa dni. Dobra, nieważne, nie umiem czytać. Czyli za dwa dni te... przesłodkie patusy będą miały urodziny. Dobra. No to ty jesteś Mordechaj, nie? Ten brzycz to jest Mordechaj, nie? To jest Mordekaiser. To już teraz nie pasuje, bo Mordekaiser dostał reworka i teraz w końcu jakoś wygląda. Znaczy tu i pomóż Mordekaiserowi. O, w Mordekaiser. No. O Jezu! Teleportować cię tu mam? O Jezu, i on teraz tam poszedł. Jesus Christ, dziecko. Nie każ mi cię odstrzelić, proszę. Ja nie mogę. Ja tę pracę biorę i robisz, kurde, tę pracę domową, brudasie mały na wierzchu. Teleportuję was tutaj obydwoje wbrew waszej woli. I don't give a... givera. No. Nie macaj mnie, jak ja... Jezu, wszyscy teraz, kurde, to widzicie, to... Simy z tego nie wyrastają, one będą nawet to dziecko ciągle macać, jak przyjdzie to. No jak nie będą macać dziecka, to tego, kto chce robić rzeczy z dziećmi. Jesus Christ. Za karę pomożesz drugiemu dziecku. Mordechaj, skończ mieć dupę i tak, nigdy nie będę czysta. Dobrze, teraz jesteś szczęśliwy i możesz przestać zawracać mi dupę. Cudownie. Aha, czyli nie skończył tej pracy, myślił, że wali, to idzie spać. No, dzięki, kurde, Jezu. Jak ja mam nad wami wszystkimi zapanować, jak wy jesteście głęboko upośledzeni? Dobra, pryskaj to. Jednym drzewem pewnie się nie uda. Zawsze mogę użyć tego cudownego moda, który wam prezentowałam, ale... ale nie weźmy sobie, zaprosimy jakiegoś na przykład. Już Pyrki chyba nie zaprosimy, bo ona jest niemieszkalna, jeśli dobrze pamiętam, ale może Teł się uda? Choć maleńka. Uwielbiam to. Na skali od 1 do 10 powiedziałabym nie. Ale dobra, to w takim razie pójdźmy trochę naokoło i sobie zespełnijmy po prostu pyrę. Dla nas lepiej, no bo wiecie, w takim wypadku, jeśli na przykład nasza żona stwierdzi, że chce skonfrontować romans nas, w sensie Piotera z, kurde, z tą, no to nie będzie się miała do niej jak dzwonić. A czemu? Bo nie ma telefonu!
kurde, widzę, jest wszystko przemyślane. Czy w ogóle macie jakąś chemię? No jedną, to tak nie bardzo, ale zawsze lepiej niż nie mieć jej wcale. Ojej, no co, ona jest taka nieprzystępna, kobieto, nie udawaj. Gdybyś nie chciała się ze mną, ten to na pewno byś tutaj nie przyszła, jak jestem sam w domu. Znaczy, no, nie przyszłaś. I stoimy teraz na przejściu dla pieszych, co może sugerować, że wolałabyś chyba umrzeć, niż pójść z nami do domu, ale cicho. Wcale cię tutaj nie zaspałniłam siłą, przyszłaś tutaj, bo chciałaś, także nie udawaj teraz cnotki nieprzetrzepki. No, gdzie tam mi szusz robisz? Żaden szusz. No. W ogóle się nie da dotykać, to w takim razie musiał zaznaczyć, że mamy dużo wyższą relację z nią, niż ona ma z nami, bo tak to by bez problemu poszła, a to się tylko obrażać umie. Może jednak coś pozwoli? O, Jesus Christ, kobieto! Nie irytuj mnie! Przestań mnie odtrącać, bo skoczę z krawężnika, a mam blisko. Dziecko, przerywasz mi tu flirty, wysić się tutaj z tą pracą domową gdzieś daleko stąd. A, posiedzimy sobie. O, ty z kim? Z Gavinem Newsonem. W sumie obydwoje macie okropne geny. To by wam jak naj... Połączę ich, mam plan. Jak ona będzie dorastać, to po prostu damy go do rodziny i ten. I ich wyprowadzę razem i będzie święty spokój. Gdzieś tam ich umieszczę na jakimś zadupie. Oczywiście nie w naszym parku szczepowym, bo to jest nasza nowa posiadłość, która będzie nabyta. Także tam jest teraz... teren jest nietykalny. Tam nic nie można wprowadzać, nikogo nic nie... Coś tam. Ty jednak chyba z dzieci zgubiło pracę domową. Nie mogę jej namierzyć swoim radarem. Widzę dwie nastolatków, jedno dziecka. Gdzie się podziała druga, bo to jest gazeta. Schowało pewnie cholera, kurde, pod tego. No już niżej nie zejdę. O tak, szukam, czy nie ma czegoś pod przyczepą. To tak, idzie mi świetnie. No, ale nie, no za cholerę nie widzę. Gdzie ten skubaniec wsadził tę pracę domową? Pod samochodem chyba też nie ma, nie? Może u babci! O, bo tutaj, bo nie trafiłam, że u babci. Snif, nie, no nie czuję. Nie ma. No to gdzieś tutaj między krzesła wrzuciło? Aha! Mam cię. Skubany schował przede mną, no. Będzie szlaban, znaczy nie do końca szlaban, bo tutaj nie ma szlabanów. I w tej myślę, że dla was największą karą jest wasz własny wygląd, także... Może wam odpuszczę ten... Nawet nie jeden raz, tylko wasze całe życie. To jest taka, wiecie, darmowa przepustka na wszystko. Czemu to zrobiłeś? Powinienem zostać karę, a w sumie nie dobra, bo jesteś cholernie brzydki, lol. Ho! O jeny! O! O! Nie widzieliście, bo to się okienko nie wyświetla, ale generalnie dostałam informację o tym, że mi wywaliło grę zaraz po tym, jak puściłam play, po tym, jak zasejwowałam grę. Idealnie, bo tak to bym straciła chyba półtorej dnia gry w tej patologii. O, Jesus Christ. To się nazywa timing Boga, ladies and gentlemen. Czy jak to się tam poprawnie mówi? Ja mówię gentlemen, jak macie z tym problem, to handlujcie z tym i tyle wam powiem. A prawda, dzisiaj w sumie naszym jedynym planem są urodziny naszych bąbelków, ale to dopiero pod koniec dnia, także jak na razie, no nie do końca w sumie wiem, co z nimi zrobić. Samanty może jednak bym nie odchudzała, bo jej to pasuje. Ale możemy jej zrobić może jakiś makeover. A może takie ulane kluski z czwórki zrobimy? Na głowie takie dziwne, jasne brwi. Walniemy jej trochę pudru na twarz. Tak. O! O! Nie, o! Piknie. Walniemy jej jakąś taką... Coś tam. To było znowu w tej grze Scooby. To w ogóle muszę w nią zagrać. Bo... Zastanawiałam się nad tym, ale miałam takie może trochę głupie, bo to w sumie gra dla dzieci, ale Czanka widziałam, że gra u siebie w tajemnicę piramidy, to ja sobie zagram, kurde, w tajemnicę muzeum, bo w to kiedyś grałam i tyle, taka będę sprytna. Walniemy jej jakieś takie, kurde, o, szybowce na twarzy. O! Szybowce, żeby jej podkreślić niebieskie oczy. Jest, wygląda cudownie, wcale nie jakby ktoś jej... przywalił taką taską z makijażem w twarz, że to się troszeczkę rozpłynęło. Cudownie. Samantha, czy cieszysz się z swojego nowego looku? Wyglądasz tragicznie. O to chodziło!
wiecie, są urodziny bąbelków, no to nie można by się nie odstawić, co jak te sąsiadki zobaczą, jak wyglądasz jakoś nie halo, to jest wtedy nie halo i tak nie można. Musi być, wiecie, full wypas odstawiona na maksa. Tak wiecie, spoko loco Lucy spontan, ale jednocześnie seksownie. Nie wyszło chyba żadne z założeń, ale myślę, że można by już sobie robić. Zróbmy birthday party, zaprośmy Gabe'a, Dawida, niech będzie, zaprośmy... Nie znamy, o właśnie, myślałam, już nie znamy żony naszego syna, panistwa łopatków. No tak pewnie nie przyjdzie łopata. Przywalę łopatą, dobra. Postawimy takie skrzynie tutaj i postawimy na nich retordy dla naszych małych retardów. I tak, jak ktoś próbuje walić te torty, to mu przywalę. Patrzcie, jak się świetnie bawią. Wiem, co zrobię. Podaj im chipsy. Niech zaczną z nich nabierać talerzami, to już będzie high point całej imprezy. Dobra, w sumie już powinni zacząć dmuchać tak jakieś... kilka... tak bliżej w pół do, ale dobra. Może się jeszcze uda. No, nie bardzo. No i wszystko jak nie, ja robię mowę, obiec on i ja sprzedaję te torty. Oddawać moje 30 simoleonów, niewdzięczne kutwy. Dobra, ty wyglądasz strasznie. Ojej, no jeszcze gorzej. Chociaż na tym miniaturze mi się nie zgodziła, wyglądasz jak jakiś anorektyk. A jak anorektyk, to poszukujesz społecznego uznania, kręcą cię stare pudernice, które nie są umieścione, tylko pewnie które są tłuste, także dobra, może nawet mam dla ciebie kogoś. Oh, możemy którąś z tych Goldschmidtów jej dać, na tym jest chyba tylko jedna, ale wiecie, o co mi chodzi. A ty masz taki sweterek jak geek, to bądź, chciej być mądry i chciej mieć kogoś, to będzie blondynka, która będzie umieć malować, ale będzie bez pracy, czyli no... będzie malować. Będzie artystką, okej? Okay? Nie potrzeba pracy, kiedy możesz być artystą. Zamiast tam grzać dupę, to może być trochę... On nie przyszedł, ten twój. No tak, bo w sumie jak nie ma telefonu, to też nie może zostać zaproszony na imprezę. A przynieś sobie, czy przynieś tak... Przynieś sobie tę kobietę z pracy, Stellę. W sumie miałam plan, żeby któregoś z bliźniaków połączyć z jej córką, z tą Sandrą jej jest chyba. Uważam, że to jest zacny pomysł. I co, za 2 dni ma? No to akurat tak się będziemy przeprowadzać, to ten coś się wymyśli. O, disaster. A, pewnie dlatego, że się tamci się pobili po mordzie, dlatego mam złą imprezę. A, weźcie tu, lajcie dropsa. W ogóle... niewdzięczne jakieś takie, o nie, dałem komuś w mordę, no to nie podoba mi się ta impreza, o nie, dostałem w mordę, więc ta impreza, sami jesteście syfem. Wszyscy jesteście syfem i wasze matki też, głupie simy. A żeby wam się, kurde, tekstura nie doczytała, żeby ktoś was niechcący sprzedał na Move Objectson. Tfu, pluję na was, nie szanuję. Ani trochę. O Jezu, nie, co oni robią? Dobra, tylko uchu. Dobra, ale w takim razie może takim... całkiem teoretycznie pozytywnym akcentem zakończmy sobie może odcinek. Następny, który będzie, kij wie kiedy, będzie już tutaj, jak owładniemy całym królestwem przyczep, jak te wszystkie przyczepy będą nasze i każdy będzie mieć swoją własną, tak prawilnie i tak dalej. Może nawet łopatków wprowadzę i oni też się wtedy będą jakoś rozwijać w swój sposób, ale z drugiej strony nie chcę z tego robić jebedizy, gdzie wszyscy są polagowani, także jeszcze zobaczymy, jak wyjdzie. A jak na razie dzięki wam za oglądanie moje... Nie, zawsze próbuję mówić jeszcze słodkie kartofelki, ale nie powiedziałam, jesteście friendzone, jesteście teraz ziemniakers, jesteście kurde ziemeczki kartofeleczki, między nami już do niczego nie dojdzie, straciliście swoją szansę i do ziemniaczenia.